Darłok i Skóra i Mando, Jerry, Bogusia, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu siedzi Szymas, Szymon Cieśliński, cześć Wam. I dziś chciałbym Wam opowiedzieć o kolejnym komiksie od wydawnictwa Mandioka, czyli o Warpaint. Za ten album odpowiada Renzo Podesta i jest to kolejny argentyński twórca eksportowany do Polski właśnie przez wydawnictwo Mandioka. I tak jak ostatnio przy PETS troszkę narzekałem, tak Warpaint no też był dla mnie zaskoczeniem. Czy pozytywnym, czy negatywnym, może jeszcze tego nie zdradzę. Komiks ten nosi pod tytuł Samotniczy Epos w trzech aktach i rzeczywiście nawiązuje na różnych płaszczyznach do klasycznych Eposów. Rozpoczyna go cały ten album, rozpoczyna sentencja z Konfucjusza, która mówi nam, że najsilniejszym wojownikiem jest ten, który pokonał sam siebie. I rzeczywiście to zdanie pasuje do tego albumu, jest jednocześnie pewnego rodzaju streszczeniem całego tomu. Komiks ten jest podzielony na trzy akty, w obrębie których poznajemy losy, losy, trzy epizody z życia, długiego życia pewnego wojownika. Każdy akt nawiązuje do różnych tekstów literackich czy mitów traktujących o wojownikach i sam też traktuje, no właśnie o egzystencji woja, o egzystencji mężczyzny, który poświęca całe swoje życie na bieganie z mieczem i Cóż no, mordowanie przeciwników, mordowanie wrogów. I zastanawiamy się tutaj z naszym bohaterem, czy nieustanna walka, czy taka egzystencja woja ma sens. Kiedy wojownik może, czy też powinien się poddać? Czy w ogóle jest to możliwe, aby ktoś, kto całe życie poświęca na wyrzynanie wrogów, w pewnym momencie odłożył swój miecz i jakoś odmienił swój los? Z tymi właśnie pytaniami, a także kilkoma innymi, przyjdzie nam się zmierzyć, nam i naszemu głównemu protagoniście. Ten scenariusz, on nie jest szczególnie skomplikowany, oczywiście. Te trzy akty zajmują raptem 86 stron. Dialogów czy monologów nie ma tutaj wiele. Tak naprawdę, publikacja stoi po prostu ilustracjami, a nie tekstem. Ale też to nie jest tak, że ten scenariusz jest wadą. Jest w miarę prosty, jakoś tam ograny, ale zaprezentowany w taki sposób, że porusza konkretne strony uczytelnika, i to jest w porządku. A co do ilustracji, te są ponownie jak w pec czarno-białe. Przy czym tym razem rozmieszczone raczej w tradycyjnych kadrach, nie nachodzących na siebie. Cała narracja graficzna jest raczej tradycyjna. Tutaj ta, ta kreska, hmm, no, kontury stanowi. Taka przerywana, raczej nieostra kreska, wypełnienie różnego rodzaju rastry. Raczej nie ma tutaj zbyt wielu detali, rysunki są bardziej symboliczne, absolutnie niefotorealistyczne. Przy czym też nie jakoś za mocno odjechane. Taki tradycyjny komiks prezentujący nam właśnie wojownika w różnych sytuacjach. Pierwszy akt to przede wszystkim starcie, nierówne starcie dwóch armii, gdzie jedna armia ma. Ogromną przewagę liczebną i też w sumie, jeżeli chodzi o wyposażenie, także. Kolejne akty prezentują nam już pewnego rodzaju wydarzenia nadprzyrodzone spotkania naszej wojowniczej jednostki z różnymi bytami. Hmm. No właśnie, te ilustracje są czasem tak symboliczne, że trudno ustalić, na co właściwie spoglądamy. Ja strasznie na to narzekałem przy okazji PEC. Tutaj jednak mamy na tyle jasną ekspozycję, że nie, nie jest łatwo się pogubić. Tak jednak tutaj twórca nakierowuje czytelnika na konkretne interpretacje i co istotne, jeżeli mamy oceniać treść całego albumu, to ta interpretacja to, 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 to nie jest tak, że mamy jedną interpretację. Nie możemy komiks odczytywać na różne sposoby, czy to mając z tyłu głowy pewną biblijną przypowieść, która zostaje jakoś tam przywołana, czy to komiks 300 Franka Millera, czy to Silmarillion Tolkiena, czy nordyckie mity, legendy, albo po prostu jakieś tam lekcje. Historii średniowiecznej, i to akurat do mnie bardzo trafia. To, że teoretycznie prosta historyjka może być odczytywana na różne sposoby. Los wojownika możemy traktować jako pewnego rodzaju fatum, klątwę, karę za grzechy, albo też jako świadomy wybór, i wszystkie wydarzenia właśnie przez te różne interpretacje można odczytywać. I w związku z tym, prosta opowieść zyskuje jakieś tam drugie, trzecie dno. Dla mnie bomba. Samo wydanie, mamy tutaj offsetowy papier, troszkę utwardzaną okładkę. Nie wiem, dlaczego ona się u mnie wygięła. Tak, Ten komiks leżał na płask przez większość czasu. W nocy go postawiłem tak właśnie na stojąco. I ta moja okładka przednia strasznie się tak wygięła w taki półksiężyc. No nie wiem. Może go położę między innymi komiksami, to jakoś się naprostuje. W każdym razie to wydanie sprawia raczej dobre wrażenie. Właśnie to nie jest twarda oprawa, ale gdy się to trzyma w dłoni, no to sprawia wrażenie, jakby taka była. Lektura całości tych 80, chyba 6 stron zajmuje niewiele. Właśnie w związku z tym, że tekstu jest tutaj mało, rysunki nie są jakoś mocno szczegółowe, to płyniemy przez ten komiks. Można to wyknąć w kwadrans, można to wyknąć pół godziny, jeżeli się bardzo Tutaj nakręcimy na analizowanie każdego kadru i w związku z tym no wiecie, kwadrans takiej przyjemności. W tym kontekście cena troszkę odstrasza. Komiks kosztuje 50 zł no 49, co no, na obecnym rynku komiksowym jest kwotą dosyć wysoką. Cenowo to wydawnictwo Mandioka absolutnie nie jest konkurencyjne, ale ja doceniam i tak tę publikację, bo właśnie dla fanów wspomnianych wyżej tematów, tak, wojowników ze śródziemia, wojowników nordyckich, średniowiecznych rycerzy, nie wiem, Iliady Odysei, 300. No to jest myślę coś ciekawego. Tak. Całość jest ładna, zgrabna, prosta, zamknięta opowieść, i, no ja się cieszę, że Mandioka wypełnia lukę na polskim rynku. Takimi publikacjami, tak jak Pec jako samodzielne dzieło się absolutnie nie sprawdzało. Tak, Warpaint, samotniczy, Epos w trzech aktach, sprawdza się już całkiem nieźle. Tak jak mówię, jest to krótka przyjemność, ale, ale, ale przyjemność. Więc jeżeli wy wiecie to gdzieś w takiej cenie, która Was nie zaboli, jeżeli te tematy Was interesują, jeżeli lubicie też, myślę, te opowieści samorajskie, w sumie tutaj, prawdzie, nie ma nawiązań akurat do historii Japonii, ale myślę, że dla fanów tego typu opowieści to też jest coś ciekawego. No to właśnie zachęcam. No i w sumie to tyle ode mnie. Prosta historia, prosty komiks, prosty podcast. Miłej lektury, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!